Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture, już mi pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, że to jest niesamowite, jak Bóg po prostu działa. I naprawdę, On po prostu działa. Jak wiecie, nagrywałam wam o 144 tysiącach, prawda? I wiem, że miałam to zrobić, że czułam, żeby to zrobić naprawdę w miarę nawet szybko. Dostałam link od mojej koleżanki na temat właśnie Apokalipsy, 12 rozdział. Tutaj ogólnie wiecie, już o tym mówiliśmy wcześniej, o tej kobiecie, pannie, która porodzi syna i w ogóle powiem wam, no, kazanie, które ona mi udostępniła, po prostu było przecudowne. Mimo wszystko rozmawiałam tu z jedną inną osobą i z drugą osobą, czyli z trzema osobami naraz, i które mówiły, że ten pastor, brat, niestety nie jest za tym, co Duch Święty nam daje, czyli zamówieniem językami, za cudami, za znakami i innymi rzeczami. Niektórymi rzeczami bym się zgodziła, typu upadanie na przykład na plecy, co wiem, że do końca też tak już o tym słyszałam. Jak ktoś ma jakieś po prostu Bóg coś uzdrawia, czy cokolwiek robi, czasem takie jakby padania są, wiecie o co chodzi, jak pod wpływem Ducha Świętego. Wszędzie w Biblii jest opisane, że padali na twarz. Na kolana, nie do tyłu. I tutaj bym się w tym momencie zgodziła z tym jedynie znakiem, prawdopodobnie, że to właśnie wtedy jest objaw Ducha Świętego, a nie gdy pada się pod wpływem emocji, czy tam Ducha Świętego z tyłu. Ale to już zostawiam, bo tu nie chcę ingerować. Duch Święty i tak działa, robi jak chce, więc tutaj nie będę o tym mówiła teraz. Chcę powiedzieć tylko o tym, że on powiedział w tym kazaniu, które wam udostępnię, więc do końca nie wiem, czy chciałam go słuchać w całości, w innych jakichś, powiedzmy, kazaniach, ale wiem, że w tym kazaniu mówił naprawdę bardzo dobrze. Bez jakichś dwóch tam, powiedzmy, uważam, wyjątków, czy tam trzech wyjątków, z którymi teraz na ten moment nie będę tam mówiła, co jak, po prostu chciałam, żebyście wiedzieli jakby odnośnie wszystkiego, co tam było mówione i uważam, że było naprawdę bardzo treściwie, fajnie powiedziane na temat kobiety, 144 tysięcy i tak do końca nigdy nie poznamy sobie prawdy, jak to w ogóle powinno wyglądać z punktu widzenia naszego, bo zawsze będzie każdy miał inne zdanie na różne tematy. Także powiem wam, że możecie go posłuchać. Ja jestem bardzo jakby zbudowana tym kazaniem. Mimo wszystko dowiedziałam się, że właśnie jest nie za bardzo, bo jakby wyśmiewa właśnie Ducha Świętego, jak ktoś mówi na językach, więc to jest dla mnie porażka. Dlatego nie polecę go wam w większości, byście go oglądali gdzieś tam, ale macie, każdy ma do tego prawo tu, żeby sobie oglądać, co sobie tam chce. Wiem tylko, że to, co polecam, to zawsze po prostu polecam to, co akurat już słuchałam i to, co mogę powiedzieć, że w tym momencie było to kazanie, gdzie Duch Święty wykorzysta mimo wszystko tą osobę. I teraz z racji tego, że mówi na przykład o tym, że Duch Święty już wstąpił, też się tak samo z tym zgadzam. Jeżeli Duch Święty już wstąpił, on tu jest aktywny i ktoś coś nawraca, to przyjmuje tego Ducha Świętego i potem oczywiście tak samo chrzest Duchem Świętym. Czyli już, on już jest tutaj. W dniu Pięćdziesiątnicy się już pojawił. Więc mówię, tam niektóre bym się może nie zgodziła, ale to już mi chodzi tylko o fakt tych 144 tysięcy. To było dla mnie mega świadectwo, że kiedy ja, że tak powiem, mówiłam na temat tego, to się nazywa, tych 144 tysięcy, nie słuchałam tego gościa wcześniej. Na temat tego, co on właśnie będzie w ogóle mówił, bo tam czytał o Apokalipsie 12 rozdział, a potem mówi o 144 tysiącach i ja byłam po prostu zszokowana pozytywnie, a Bóg, widzicie, wcześniej dał powiedzieć mi to wam, żeby właśnie to wam pokazać, że to właśnie takie bardzo ważne jest, żeby tutaj sobie nie mylić pojęć, których w ogóle nie ma, nawet nie ma w ogóle w Biblii. I to jest niesamowite bardzo. Drugi filmik, link, który wam podam, jest tylko pół godziny i tam jest podana bardzo fajnie i szybko taka hierarchia. Jak to będzie wszystko wyglądało, pochwycenie. Tam oczywiście nie zgodziłabym się z tymi siedmioma latami, bo też do końca tego nie widzę w Biblii, no ale to już uwierzcie mi, naprawdę zostawiam to, ponieważ wiemy, że jak nas tu nie będzie, to nie ma co o czym myśleć, czy będzie 3,5 roku, czy 7. Niestety to się, że tak powiem, ci, którzy tu zostaną, wtedy będą musieli się jakby nad tym po prostu głowić, bo to wtedy to będzie należało do nich, a nie do nas. Także powiem wam, no, że jest taka właśnie oś czasu, którą ci dwaj panowie tam z Ameryki czy skądś po prostu stworzyli.
Naprawdę rzeczy jest tyle dobrych, fajnych, takich ciekawych, co Bóg pokazuje i objawia ludziom, że głowa mała. Także jak macie ochotę, to oczywiście sobie posłuchajcie. Ten dłuższy to o tym, co nie jest za tymi znakami darów Ducha Świętego, że już umarły, to już to jest godzina czasu. Nie polecałabym go w ogóle Wam, ale akurat to mogę polecić naprawdę, jeżeli chodzi o Apokalipsę, to naprawdę bardzo fajnie mówił. I tak samo jego chyba kolega, jakiś tam inny też bardzo fajnie mówił, tak samo też było bardzo to dla mnie duchowe. I powiem Wam tak, nie mierzmy wszystkich jedną miarą taką, że jeżeli ktoś popełnił jakiś błąd, powiedział coś nie tak, chociaż to było widocznie świadome, skoro to mówił, ale mimo wszystko Bóg może dotknąć po prostu go w tym momencie, dla nas nawet, żebyśmy my usłyszeli o pochwyceniu, o tym wszystkim po prostu, co tutaj jakby na co czekamy. Więc to może być też dla nas i nie ma co akurat patrzeć na tych po prostu rzeczy, które były mówione kiedyś, bo zawsze trzeba dać szansę, że może akurat ktoś tym po prostu mógł się zmienić i nawrócić. Także byłoby to w ten sposób na tą chwilę. Ale drugi filmik to Wam też zaraz puszczę, chyba że był już wcześniej. Naprawdę niefajny zbytnio, więc znaczy niefajny, no przykry po prostu bardzo, bardzo po prostu przykry. Także czuwajmy, 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 słuchajcie, na tym polega nasza rola. Cały czas czuwajmy, módlmy się i po prostu bądźmy blisko Pana Boga, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Musimy tu właśnie, słuchajcie, napełniać i pilnować po prostu się, uwierzcie mi, każdego dnia trzeba się pilnować, każdego dnia trzeba się naprawdę, słuchajcie, po prostu pilnować, 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 ponieważ jeżeli oczekujemy Pana Jezusa, no to Go oczekujemy i całym sercem. Ja wiem, że ktoś powie, że mamy teraz siedzieć i to nic nie robić. No nie, no żyć normalnie, tak jak robimy. No bo ja bym teraz sobie nie wyobrażała, żeby teraz tylko, nie wiem, no siedzieć i co? Dziecko woła, jeść i co, nie dasz mu jeść? Nie ugotujesz obiadu, nie posprzątasz, nie umyjesz się? Nie wiem. Nie mogę tego, słuchajcie, przeboleć. Niech Bóg jakoś tu ze mną, słuchajcie, naprawdę pracuje w tym temacie, ale ja nie mogę po prostu. I później tak się zastanawiałam, a może naprawdę te osoby, które tak to zostawiają, to może naprawdę mają rację, skoro one się modlą, może Bóg do nich bardziej będzie mówił. Wiecie, takie myśli potem przychodzą przez to. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Bóg sam to oceni. Ja tylko wiem, że ludzie naprawdę nie są gotowi. W większości nie są gotowi w ogóle. Nie są w ogóle gotowi, zwłaszcza ci chrześcijanie, bo niewierzący, wiadomo, sobie już wybrali, ale nawet niewierzący po prostu naprawdę jest to po prostu przykre. Bardzo przykre i nie wiem, czy w ogóle będzie taka szansa, żeby oni tutaj mogli się jeszcze jakoś ocknąć. Także nie wiem. Nie wiem. No. Czyli trzy pochwycenia, widzimy, że już to się coraz bardziej zaczyna tutaj wszystko spinać, że widać ewidentnie, że ludzie naprawdę po prostu dostrzegają to z mocy Ducha Świętego, nawet może w niego nie wierzą albo coś, nie wiem jak to możliwe, ale tak jest, że po prostu widać, że już dwa na bank pochwycenia będą, a trzecie też myślę, że będzie, tylko to właśnie kwestia myślenia po prostu tego wszystkiego, jak to miałoby wyglądać. Ja tylko wiem, że czekajcie, bo coś chciałam powiedzieć. Zaraz to odwracam. Ja tylko, słuchajcie, wiem właśnie, to już sobie przypomniałam, że każdy odbiera inaczej pewne rzeczy, typu jakiekolwiek kazania. Ja odebrałam to pozytywnie, to co na przykład on mówi, nie znając jego na przykład przeszłości. I w tym momencie dla mnie to było budujące, ale czasami wiadomo, trzeba by tam się nad czymś, powiedzmy, zastanowić. Także tutaj trzeba dlatego być bardzo czujnym, by nie popaść, że on ma całkowitą rację, albo ja mam całkowitą rację. Mogę się mylić jak każdy, ale jak widzicie, jeżeli chodzi o trąby, pieczęcie i czasze, to wszystko po prostu Wam czytam, jak leci po prostu z Pisma Świętego, więc tam sobie coś nie dodaję, jakieś tam rzeczy. Także to było na tyle. No. Do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Z Bogiem.